Na hale jedzie właśnie Porsche Cayenne pierwszej generacji. To pierwszy SUV w historii tej niemieckiej marki. Początkowo fani Porsche nim gardzili, ale dziś wszyscy już przywykliśmy do tego, że Porsche może być luksusową bulwarówką. Jak myślicie, patrząc na kierownicę, jaki wóz ma przebieg? 400 tysięcy prawie przejechane, ale jest super utrzymany. Ma tylko, wiesz co, parę mankamentów i musimy je zrobić. Zobacz. Te mankamenty to lekkie przetarcia i złuszczenia skóry. Niektórzy pewnie uznaliby to za normę w niemal 20-letnim aucie, ale właściciel tego egzemplarza jest perfekcjonistą. Słuchaj, wiesz co, trzeba chyba zdemontować wszystko, bo tak, musimy zdemontować poduszkę powietrzną, kierownicę. Musimy zdemontować te łapki i rączki tutaj z boczku. No ale żeby jak tylko to z wierzchu, no to zdejmiemy. Ale żeby zdjąć to, to musi zwalać cały boczek i tam od spodu będą dopiero. Spróbujemy zdjąć tylko te panele powierzchowne i zobaczymy, bo być może... O, widziałeś? A gdzie narzędzia? A widzicie? Można bez narzędzi. Zaskakujesz jak zwykle. Każdy mechanik ma swoje tajemnice, którymi nie zawsze ma ochotę dzielić się z szefem. Cayenne to sprytnie zbudowany wóz, na którym niektóre rozwiązania się zemściły. Na przykład masowo kradziono z niego przednie reflektory. A tak naprawdę poszedł. To nie tylko lampy w Cayenne się szybko wyjmuje, bo można zdjąć szybko rączkę bez zajmowania boczka, ale kierownik nie musi wszystkiego wiedzieć. I jest czas na kawkę. Na kawkę przyjdzie więc czas, ale wcześniej trochę popracować trzeba. W aucie jest całkiem sporo części, których kierowca dotyka. Detailingu wymaga nie tylko samo skórzane koło kierownicy, ale też środek z przyciskami i poduszką. Poza standardowymi uchwytami na drzwiach w Cayenne są jeszcze specjalne rączki przy tunelu środkowym. One też wymagają odnowy, bo obszyte są skórą. Samą kierownicę trzeba zdjąć jako ostatnią, inaczej nie dałoby się auta przeparkować. To co? Chyba mamy komplet. Marcin zabiera wszystkie zdemontowane elementy na wycieczkę.